pierwszej części filmu przedstawiliśmy ciąg dramatycznych zdarzeń za żelazną pojałtańską kurtyną. Niech wstąpi duch twój i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi. Te słowa z 79 roku odmieniły Polaków, a Polacy odmienili świat. Mam podpisane, wszyscy wiedzieli, tu jest, ja nie sprzedaję ludzi. Powstała 10-milionowa Solidarność. Chciano ją zniszczyć. Była zbyt poważnym zagrożeniem dla porządku sowieckiego imperium. Demokratyczny świat tym razem nie milczał, jak wtedy po Jałcie. My, ludzie wolnego świata, jednoczymy się z naszymi polskimi braćmi i siostrami. Ich sprawa jest naszą sprawą. Wzywamy do zaprzestania represji i przywrócenia podstawowych, zagwarantowanych międzynarodowymi umowami praw człowieka w Polsce. Na wiecach i demonstracjach i spotkaniach na całym świecie z modlitwą w naszych sercach przyrzekamy pomóc, jak mówią słowa wspaniałej polskiej pieśni, żeby Polska była Polską. Przemoc nie zrodziła odwetu. Zamordowany kapelan Solidarności mówił: zło dobrem zwyciężaj. Runął Berliński Mur, Układ Warszawski i Związek Sowiecki. 12 marca 1999 roku Polska stała się członkiem NATO. Listopada Komisja Europejska publikuje raport. To początek drogi do Unii Europejskiej. Raport umacnia naszą czołową pozycję wśród krajów kandydatów. Potwierdza nasze bliskie członkostwo w Unii Europejskiej. Nicea, 7 grudnia, oczekiwanie na decyzję. Przywódcy piętnastki określają miejsce Polski w przyszłej rozszerzonej Unii. Mamy otrzymać 27 na 345 głosów w przyszłej Radzie Ministrów. 50 miejsc w 732-osobowym Parlamencie Europejskim. Będziemy mieć jednego komisarza. Według deklaracji, które napłynęły do nas z Nicei, będziemy członkami Unii Europejskiej najpóźniej w 2004 roku. Grudniowy szczyt Unii Europejskiej w Le Camp pod Brukselą wymienia 10 państw, które mają szansę na członkostwo w roku 2004. Polska, Czechy, Estonia, Łotwa, Litwa, Słowenia i Węgry mają szansę zerwać resztki pojałtańskiej kurtyny. Częste słowa, które miałem okazję usłyszeć, to Poland is back on track. Polska wraca na właściwą drogę, na właściwy szlak. Jan Paweł II znów w Polsce. Mam nadzieję, że pielęgnując te wartości, społeczeństwo polskie, które od wieków przynależy do Europy, znajdzie właściwe sobie miejsce w strukturach wspólnoty europejskiej. W listopadzie szefowie Unii określają datę przyjęcia Polski, 1 maja 2004 roku. Szesnastego kwietnia w Atenach podpisanie traktatu akcesyjnego. To jest wielkie wydarzenie.
ukoronowanie ciężkiej pracy Polski, Polaków od 1989 roku, a także uznania Europy, że jesteśmy solidnym i potrzebnym partnerem. Wreszcie referendum. Przy prawie 59% frekwencji tak powiedziało Unii 77% głosujących. Możemy dziś pełnym głosem powiedzieć: wracamy. Wracamy do wielkiej europejskiej rodziny. Niełatwa droga nas czekała i czeka. Natomiast jeśli będziemy solidarni, jeśli zaprzestaniemy właśnie, to jest szansa, że już więcej nie zapłacimy, bo w gospodarce tej wolnorynkowej Zachód już nas ograł. Maksymalnie. Najlepsze zakłady rzeczywiście nam w konkurencji wykończył, krótko mówiąc. I dlatego już tu więcej się nie przegra, tylko można wygrywać. Musimy nauczyć się bezwzględnej gry ekonomicznej i wtedy będziemy sobie radzić. 1 maja w Warszawie. 1 maja to będzie nowe święto w nowej szacie. Wypełniliśmy testament poprzedniego pokolenia. Miłujcie! Słuchajcie! Polska ma najdłuższą granicę zewnętrzną Unii Europejskiej, 1135 km. Pierwszy maja w Strasburgu. The flag poles today. Maszty, na których będą od dziś powiewały flagi 10 nowych państw członkowskich, przybyły do Strasburga z gdańskiej stoczni, gdzie je wykonano. Prezent narodu polskiego dla narodów Europy. Dziękujemy za symbol. Dziękujemy za prezent. Ten podarunek przypomina nam dziś o obowiązkach, jakie nałożyła na każdego z nas Solidarność. Solidarność. Już cięto! Już cięto! Już cięto! Życie walczyłem o podobne ideały. Sytuacja była trudna, jeszcze chyba trudniejsza jak wasza. Dlatego jak przyglądam się waszym emocjom, waszemu zapałowi, głęboko wierzę, że musi doprowadzić ona do zwycięstwa i was. Na Polskę i na Walencję możecie liczyć, niemniej jednak pewne rzeczy tylko wy możecie rozwiązać. Walencja! Pozdrawiam was od polskiej Solidarności. Polska jest z wami.